Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, gramy sobie turniej. 5 minut na zawodnika. Turniej cotygodniowy na Lichesie, Blitz Arena. No coś mogę więcej powiedzieć o tym turnieju. Będziemy grać. Jest to format arenowy, czyli po skończonej partii dobiera nam kolejnego przeciwnika. Będzie można ucinać czas w zamian za uzyskanie większej ilości punktów po wygranej partii ewentualnej. No i zobaczymy, jak to w praktyce będzie wychodziło. Każdy może wziąć udział w tym turnieju. Patrick Ser pisze, że księdza wzięli, bo zaraził COVID-em. O kurczę, to uważaj. O, no to ładnie, że chodzisz 20 kilometrów. Mega zdrowo, ale to też strasznie dużo. To ci trochę zajmuje, ale mega, mega szacun. O, właśnie, forma jest ważna. Myślę, że nawet godzinka spaceru dziennie to jest niby i mało, i dużo z jednej strony, ale jedna godzina to jest super. Ja też muszę wrócić do takiej aktywności. Oj, koniecznie. Nie streamuję również na YouTube, bo streamuję sobie po prostu na Twitchu. Tak lubię i tak wolę. Zwyczajnie dlatego. Okej, moi drodzy. Czekamy cierpliwie na rozpoczęcie turnieju. 20 sekund zostało. No i lecimy za moment. Jeszcze raz wam wkleję link tutaj na czacie, jeśli ktoś ma ochotę pograć. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i go. Chyba wszystko dobrze widać, mam nadzieję. Co? Chyba obetniemy sobie czas na początek. Dlaczego by nie? Ale śmiga, co? Śmiga dobrze. Okej. No to go do góry. Tak mi trochę tutaj pachnie takimi remisowymi układami. Chyba musi zbić skoczka. Tutaj zbijam. Dokładnie. Ha, tu grozi mat. To już nie ma remisowych układów, to on ma pionka więcej. Dobra, ale w takie pozycje lubię. Takie pozycje lubię. Tutaj mi wybił jeszcze cwaniak. No muszę wziąć tego piona, mam piona mniej. Okej. Próbujemy tutaj trochę pomęczyć. Ciekawe, czy to się w ogóle uda. Ograniczyć trochę te wieże. Czy to będzie możliwe? Tu podstawiłem, słuchajcie. Karamba! Karamba, niestety, muszę tak. Dwa pionki mniej, więc nie jest dobrze. Walczmy o jakieś tutaj remisy w takim razie. Coś tutaj tak zagramy, to przygwoździmy. Może tak. Trzeba będzie chyba wybrać inny wariant w tym Sycylu, bo widzę, że wszyscy tutaj cisną. A, tu jakaś wieża D7. A nie, nie ma ogrzewu, bo tutaj goniec wisi. Kwestia czasu. Teraz czas jest ważny. Właśnie, i tutaj podstawiłem. Kolejny
Kolejny pion poleciał, ale ten poleci. Sprytnie. No dobra. Czy ja tu utrzymam remis? Jest to bardzo prawdopodobne. Tak, to jest pozycja remisowa. Myślę, że utrzymam. A remis na początek nie jest zły. Przeciwnik tego remisu nie chce. O kurczę. Jednak chyba remisu nie ma w tym wypadku. O, teraz to chyba jest. Teraz to jest remis. No właśnie, załatwił mnie na czas. A to już jest chamstwo, nie? To jest ewidentne chamstwo i cwaniactwo w internecie, tak wam powiem. Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie. Dobra, zaczęliśmy od porażki z jakimś cwaniakiem, będę go pamiętał. No i mam nadzieję, że jeszcze go dorwę. 800 osób. No właśnie to było, no tam był oczywisty remis, tak, ale to widać, że na czas po prostu się gra, dlatego ten inkrement czasowy jest bardzo ważny. Jak się ma plus sekundę, to remis był niewyjęty, bo bym zdążył porobić te posunięcia. Ale gościa dorwę następnym razem, bo widzę, że na takich to trzeba polować. No dobra, lecimy, słuchajcie, tniemy czas. Może E4 dzisiaj? Zagrajmy sobie E4, bo dlaczego by nie? A, sycylijska w sumie białymi. Kto, co, kto komu zabroni? Jakieś takie dziwne spróbuję zagrać rzeczy troszeczkę, chociaż na razie nie się nie zanosi. Zbijmy. Gość chyba nie ogarnia. Tak patrzę. Znaczy debiutu nie ogarnia, w sensie. Jestem zadowolony z Mandzia, tak, jestem bardzo zadowolony. Bardzo sobie fajnie radził. Jak na tak krótką ilość czasu treningu i jego gry w ogóle. Że bardzo fajnie. No i białe mają świetną grę tutaj. Oblokowana figura, skoczek nie ma gry. Jakaś długa nawet może nastąpić. Ale zapamiętam sobie gościa. Kurczę, blada, ale mnie zdenerwował. Ale dobrze, taka porażka może człowieka wzburzyć, nie? Bolo, co to za pytanie? Bolo, co to za pytanie, no. Co, sweterka nie można tego samego założyć, co wczoraj? Oj, chyba jakiś młody zawodnik mnie tutaj pyta o takie rzeczy. Dobra, tu... Aj! Tutaj poszło. O, powiem wam, no, zagadałem się, muszę uważać. Gramy tak. Szacha dajmy. I teraz będę musiał chyba tak zagrać, żeby tutaj nie dostać w trąbę za szybko.
Dobra. Myślę, że będzie tutaj ok. Mimo tego piona straty. Witam cię, Michał. No jak się rozmawia i się gra, to też jest inaczej, pamiętajcie. Spróbujcie sami kiedyś postreamować sobie i grać w szachy. To jest trudniejsza sprawa. Maksymalnie się człowiek też nie skupia. No, wiecie, no ludzie są różni. Ord Coxon. Zamiast to, co ważne, się skupić na tym, co ważne, to... Aj, to wiecie. Sorry, że tak gadam o tym twoim pytaniu, o te ciuchy, ale dziwne strasznie. No, młodym człowiekiem chyba musisz być, albo nie wiem, jakieś kompleksy. Wybacz, że tak ostro, ale... No, po prostu takie rzeczy mnie śmieszą tylko i wyłącznie. Dobra, zrobimy długą. Tu się trzyma chyba wszystko. Skrócenie czasu daje to, że możesz więcej punktów zyskać. Zobaczcie, czas już się prawie wyrównuje. Dobra, jeden szach tu nic mi nie zrobi. Nawet jak tego piona wziął, to nawet lepiej dla mnie, bo tu się zawsze otwiera atak na króla. A, no więcej gier, faktycznie, to się zgadza. To jest też ważny argument, że więcej razy można zagrać, pewnie. No i co teraz? Czas się wyrównuje. Dobrze, że obciąłem na takiego zawodnika z tym rankingiem. Okej, muszę jakoś pomyśleć. Tak, spróbujmy. Tutaj hetman gdzieś ma wjazdy. Jakby tego króla dorwać. Tędy, o tędy muszę zagrać. Taki będzie plan tutaj, szachusiowy. Nie wiem, o co chodzi, Łukaszu, z twojej wypowiedzi, także musisz mi trochę przybliżyć jej sens. No dobra, gramy. Tutaj szacha nie ma. Hetman G5 z matem za chwilę będzie groziła. Hetman zawsze na F8 może wrócić. Więc może. Aha, tu nawet taki mam ruch i gońca mogę wziąć sobie bezkarnie. Tutaj chcę sobie zagrać. No to cwaniaczek. Tak, zagramy chytrze z opcją tutaj mata. Oczywiście jeden szach może nastąpić. Tu będzie groził mat i wzięcie też skoczka przy okazji. No dobra, mamy pierwsze zwycięstwo, jest dobrze. Lecimy dalej. Jakiś arcymistrz też widzę tutaj gra w tym turnieju i streamuje, spoko. No i lecimy dalej, lecimy dalej. Chyba obetnę mimo wszystko. Początek gry, dam przeciwnikowi szansę, żeby obciął nieobetnie. Nie obciął czasu, nie obciął. A4 groźne, będę musiał wrzucić taki ruch. Skoczek wyłączony nieco z gry, miejmy nadzieję. Może tak, żeby tutaj zagrać. Sprytnie, sprytnie. Jakaś dzika wycofka. Dobra, mam to tutaj. W sumie ten ruch chyba nie jest zbyt dobry. E5 po prostu to mu jeszcze pomaga, mimo skoczka. Tak, wróćmy.
To już wygląda dobrze. Tam nie mogę. Tu się wybronimy. Teraz tutaj, to tam walniemy. Zejdę z tego związania, tak na wszelki wypadek. No tak, to na pewno było dobre. Tutaj bicie. Ok, tak. Jak zbije mi, to bije tam. I tutaj. Może się uda wymienić. To końcówka będzie przyjemniejsza, bo pionki są na białych polach. Ojej. Trzeba uważać. Króla szybko podciągnąć. Dobra, i skoczek teraz skakuje sobie na E3. Tu będzie cacy pozycja. Tak, czarne mają duże problemy techniczne. Tu jest tak, sobie zagramy, żeby król i zaraz wieża C5. Będziemy tego pionka kosić. Tu się wszystko trzyma. Okej. Mogę jeszcze związać, tu spróbować coś zrobić. A, tu skoczek jeszcze może fajnie stanąć. Tutaj coś postraszyć. Ops, jednego piona. Bierzemy, tu spróbujemy wymienić. Poddał, ale przyjemnie, zaufał. Bardzo się cieszę. No i dobrze, takie partie mnie cieszą. Szybko, łatwo i przyjemnie. Dzięki, Łukaszu, za miłe słowa. Możliwe, Kuba, no Kuba, wiesz co, ale dzięki Jagodowy, tobie również. Ciężko mi teraz poanalizować te partie, które były, więc to będzie szybka akcja tutaj, jak ja będę czas obcinał. Bardzo miło, Kira. Lecimy dalej. Obcinamy. Przeciwniku, czy też obetniesz? Nie, obciął. A w sumie mogłem jakiś inny debiut spróbować. No dobra, poszło tak jak poszło. Oj, za szybko zagrałem. Na szczęście nie był to straszny błąd. Okej. Poza jest normalna. Zróbmy roszadę. Zbił to nie, chyba nie jest zbyt dobre. Mam parę gońców zwyczajnie. Tak, tutaj jakaś opcja wybicia na D5 później. Może tak, spróbujemy oddać w dobrej wersji. Wszystko bije, nawet nie patrzy. Aha. Ciekawe, ciekawe. Tak już chyba mogę, bo po szachu tu się broni wszystko. Dobra, teraz tak, jak zagra tu, to zagramy sobie wieżę na E8.
Tutaj? Strasznie otwiera króla. Oto hop. Może tak. Chodzi o to, że jak on zbije, ja mogę sobie zawsze zaatakować, tego skoczka odpędzić i wejść na F3. Myślę, że takie opcje tutaj są możliwe. Cześć White, witam Cię. Dziś na podium? Dziś gramy o pierwsze miejsce, mój drogi. Podium mnie nie interesuje, tylko te najwyższe. Okej. Tu są widły, dobra. Jeszcze mogę w ogóle tutaj wybić z opcją wybicia skoczka później, ale to mi koniec wisi. Nie no. Zaraz, zaraz, zaraz. Muszę tu zbić, bo inaczej mi tu kopnie, a tak to mogę teraz hetmana. I teraz tak, jak on zbije tutaj, to bijemy na C1, wieża odbija, bijemy tu i tu grozi, jest figura więcej. Dobra, wyszło bardzo dobrze w tym momencie. Dobra, są punkty, lecimy dalej. To teraz wpadło 5 punktów, zauważcie. 3, 3 i 5. Berserk jest dobry, jak właśnie się wygrywa. Bardzo, bardzo opłacalny. A, spoko, no jak Ci się podoba Karokan, to miłej gry. No, luzik. Dziękuję za punkty. Co? Może F4? Dzisiaj analizowałem partię z F4, więc sobie tak zagrajmy. Zawsze to coś nowego. B3, E3. Jakieś takie ruchy widziałem. Nie, to jest złe oczywiście, ale wygląda fajnie. No właśnie. Nie, w ogóle bzdurę gram. Gram bzdurkę, słuchajcie, tutaj niestety. Trzeba wejść na dobre tory. Parę gońców jest. Tutaj. Jak się gra takie pozycje, nikt mi ktoś powie. No teraz przerzucę tutaj się skoczkiem. G4. Dobra, wracamy. Skoczek chyba nie będzie stał zbyt dobrze. Będziemy go atakować. Oczywiście tutaj można jakoś zagrać, tak? Tutaj wymienimy. Skoczek niech ucieka. Tak, turniej jest otwarty oczywiście. Każdy może wziąć udział. Gra trwa 3 godziny, dopiero 20 minut, więc spoko. Lubię na tym i na tym grać. Baturu. I na liczesie, i na czeskomie. Jakby go tutaj ograć? Zagra F5. Dobra, to muszę tak odpierać te ataki. Chyba hetmana wstawimy sobie tutaj, nie? Wstawimy hetmana, bo dlaczego nie? B5 to spijemy. Może tak. O właśnie. Za chwilę będę takim ruchem groził i skoczek będzie miał problem. No to hop. Oczywiście skoczek tu wejdzie, ale straci figurę. Dobra. Nawet jak skoczek tu zagra, gram sobie w ten sposób. Tam wejdę na F6. Dziurki, aż przyjemnie. No, miejmy nadzieję, że zagramy. Dobra. Idę po skoczka, chcę go zbić.
Chociaż może nie śpieszyć się z tym biciem. Tutaj? To tak, jeszcze zagrajmy. Jeszcze tutaj jakieś obrony są fajne. Tutaj. Dobra, poszło jak poszło. Wtrącimy szacha. Nieco mu dałem wyleść, niestety. Tutaj będziemy planować. I teraz pytanie, czy on się obroni przed takim ruchem, albo takim ruchem. Nie obroni się przed podwójnym szachem. Tak, już rzucam link, bardzo proszę. Mam nadzieję, że to ten. Hop, podwójny szach. I mat deklarowany na G7. To chyba nie ten link. Tu jeszcze raz ci wrzucę link, proszę. O, dzięki serdeczne, ale dużo punktów. Serdeczne dzięki. Dzięki Rymę za suba, bardzo mi miło. Ale się dzieje, słuchajcie, no święta idą chyba. Dobra, lecimy. Przeciwnik nie ucina czasu. O, no dobra, ja tym razem też chyba nie obetnę. No chcą tego mora grać, nie? Ja się na mora nie zgadzam, ja tu się inaczej ustawię. Zgrajmy sobie D5. Tutaj gońca sobie wyprowadźmy. Tutaj co on w ogóle gra? Tak można? H5 sobie wrzućmy. Okej, okay, skoczka do góry. Okej. Okay. Mi się poza bardzo podoba. W sumie mogłem dziabnąć tego skoczka. W sumie skoczka mogłem dziabnąć. To prawda. Zbijmy tym. Ok, skakujemy skoczkiem na F. Dobra, roszady nie mam, ale ja jej nie muszę mieć tutaj w tej sytuacji. Wybijemy. No to co? Dajemy szacha, nie? Gościa męczymy. Kontrujemy. Remis? Nie, proszę pana. Jaki remis? W tej pozycji? W życiu. Wiecie co? Mam dużo dobrych ruchów, ale chyba dziabnę tutaj. Szacha dam. Pomęczymy tu przeciwnika. I wezmę kolejnego piona. Obym się nie przeliczył, ale chyba wygląda to dobrze. W sumie czemu ja tak szybko gram? Dwa piony więcej. Król za bardzo nie ma jak grać. Tak, w tym turnieju nie gra dużo arcymistrzów, to prawda. Okej, okay, teraz kwestia jak moją wieżę tutaj uaktywnić. Sprytny sposób. Może wieża C4. Jeszcze nie wiem z jaką opcją, ale zawsze to troszkę wygląda groźniej. Tu atakujemy. Tak, dobra. Mój hetman musi jakoś dobrze pograć. Jeszcze nie wiem jak. Powiedzmy, zagrajmy tutaj, żeby bronić na F7. Tylko jaki progres ja tu chciałem zrobić? Muszę się zastanowić. Tutaj chce mi wziąć. Ok. No
Tam jakiś szak grozi. No wiadomo, że nie wybije teraz, tak? Aha, zaraz, przecież on musi wybić, bo nie ma jak wieży bronić. Dobra, to już jest wygrana partia. Jak wybije, nawet tym sobie wybije, że miał dwa pionki. Te, które idą do góry. Jest w porządku. Okej, okay, wybijmy tym. Tu grozi wzięcie. No wezmę. I do góry. Plan jest prosty. Odcięcie króla, pionek zasuwa. Okej, okay, mamy to. Mamy to, no i git. Lecimy dalej. Obcinamy. Przeciwnicy nie chcą obcinać. Dobra, zagramy sobie G6. Nowoczesną obronę. Goniec D3 musi. A sobie zrobię roszadę. Tak, z takim planem. Jedziemy. No, skoczka przerzucę sobie w ten sposób może. Tu już pionka mogą chwycić kolejnego. Dobra, on tu idzie na mnie. Gramy tak. Zbił. A, to świetnie stoi chyba. Chyba. Tu otwieram wieżę do gry. Tutaj trzeba męczyć. Może tak, żeby tu się przerzucić, bronić. Hetman C7, skoczek C4, B6 już mogę zagrać. Hetman swobodniejszy trochę. Dwa skoczki na dwa gońce. Tutaj zawsze jakieś poświęcenia istnieją. Wieża F7 zawsze trochę bronię. Tak, zagrajmy tutaj. Będę groził teraz. Pionek B7 już był ok. Dobra, lecimy. Tu nawet pionek wisi. No widać, że przeciwnik troszeczkę niedokładnie gra, ale... No czy no tak, niedokładnie, no co tu dużo mówić. Zapewne mógł jakoś lepiej na tym czasie próbować. I po piona idziemy. To po tego pionka idziemy. Tutaj, no dobra, bijemy. Dobrze, lecimy tak, tutaj bronimy, skoczek, żeby nie było G4. Król zawsze musi być trochę podciągnięty w końcówce. Króla. To jest końcówka lepsza dla czarnych, tylko jeszcze kwestia wykorzystania. I mało czasu. Zbił, to ma przegraną. A jeszcze łatwiejsza. Pionek zasuwa. Cześć, Michał. No, zdrowie trochę lepiej, dzięki. Możliwe, że trochę zaniżony ten ranking. To prawda, takie też odczucia mam czasami. Teraz skoczka muszę przerzucić na lepszą pozycję. Tylko jaką?
tak zagrajmy. Pion jest trochę bliżej zawsze. Okej, mamy zwycięstwo, jest dobrze. A na drugie miejsce wskoczyłem. Wysoko, wysoko, moi drodzy, wysoko. Lecimy. Ja na... Tak, ten bonus jest, jak się czas ucina. Na czeskomie mam wyższy ranking, bo na licze się ostatnio po prostu mało gram. Także spokojnie, nadrabiamy z tym rankingiem, spokojnie, damy radę. No, chciałbym z tym arcymistrzem oczywiście się spotkać, no. To nie ulega wątpliwości. Okej, obcinać czas? No dobra, nie będę obcinał czasu. Partia troszeczkę wolniejsza. Obrona polska. Bzdura. Obrona polska jest słabym debiutem. No, na zaskoczenie zawsze może tam coś oczywiście pyknąć, ale wiecie jak to jest. Centrum sobie zrobimy od razu. Grajmy po ludzku w szachy. Szatka. No wiem, on chce tutaj mi tego gońca męczyć. Zbijmy to. Okej, jakieś takie trochę szalone posunięcie spróbuję. Chociaż teraz czarne stanęły dobrze. Może ja coś pograłem, nie tego. Aha, dobra, wybijemy to. Skoczek do góry. Skoczek F4. Tutaj oddałem, nie? No, tak na obronę polską narzekałem, a zobaczcie, co się dzieje. Zwyczajnie źle pograłem. Hetman D4 chyba może zbić. Tu jest bicie. A wieża D1 i tu odbijam. Może coś się tutaj pokomplikuje. Zobaczymy za chwilkę. No jednak tutaj wybił, dobra. No lecimy tam. Niestety nie podoba mi się. Nie podoba mi się takie zagranie. Tak spróbujemy. Mam jakąś tam koncepcję, że jak tu zbije, to zbije tam. Potem tu wisi, tu wisi. Jak zbije mi, to chociaż jednego piona odzyskam i tam popróbujemy coś tam podziałać. Za łatwo tutaj troszkę to idzie. No musi hetman E7 raczej zagrać. Albo wieżą odejść, to ja wtedy tutaj rąbnę. Ważne, że mam w zanadrzu wieżę na wolnej linii i z odsłony skoczka. To jest istotna sprawa. Bo myślał, że pewnie ja zbiję tylko na E6, on się zasłoni. A tak lekko nie będzie. Roszada długa. O ja cię, tego w ogóle nie przewidziałem. O kurczę, nie widziałem długiej roszady. Czekajcie, dam szacha i zagram tak. Jak on się obroni? Czy on ma teraz obronę? Tu grozi bicie. Hetman nie może. Szachów żadnych nie ma. Tutaj nie grozi. Tu grozi bicie. On nie ma obrony chyba. Wygrałem. Ha ha! Ach!
Te zwycięstwo mnie cieszy, powiem wam, bo było gorąco. Było gorąco. A jednak trzeba szaleć czasem. Goniec E6, poszło, poszło. No, to było, to powiem wam, aż sam jestem pod wrażeniem, że to się udało wyciągnąć. No, tak, tak. Fajnie, wieża B1, B8 wyglądała. B1. Czasem się zdarza dobry poziom. To prawda. Obcinamy. Przeciwnik nie obcina. Chce mnie ograć. O dobra, to zagramy sobie tak. Z długą. Będziemy cisnąć. Tu są już jakieś opcje. Król sobie odejdzie delikatnie. Dobra, wszystkie figury wyprowadźmy. No i lecimy z tematem. Nie ma nawet co myśleć. Okej, skoczek ma dobre pole na D5. Wieże stoją, myślę, że wzorowo. Aha, bo tutaj będzie... Dobra. Dobra, dobra, wiem, o co chodzi. O, dobra, jest po prostu bicie. Czegoś nie widzę. Trudno się mówi. Zbyt zwariowana pozycja. Czarny trochę się wyplątał, ja mam mało czasu. Przede wszystkim. Jakiś taki ruch może? Nie wiem. Raczej powinien chyba zbić gońca. No liczę na jakąś taktyczkę jeszcze. Tutaj. Zachował mi gońca, dobrze. Teraz mam skoczek C6, takie możliwe w sumie. B3, odpędzić skoczka, jakaś istnieje opcja. Muszę spróbować. Aha, to jest dobre zagranie. Tak, zagram, jak zbiję. Taki ruch jeszcze planuję. No właśnie. Niestety trochę powymieniam. Drugi pion wisi. Jakaś tam może aktywność się złapie. Jeszcze minuta mi została, no to trochę przesadziłem. W sumie nie grałem swoich rzeczy. To też jakiś ma wpływ na pewno. Jeszcze turniej jest długi, a tu się tak rozpędzam niepotrzebnie. Wiążemy, wiążemy. Nie ma wyjścia. Czy ja coś tutaj mogę lepiej pograć? Tak, może. Może w ogóle skoczek C2, D4 jakieś istnieje. Bazuje na tym związaniu generalnie, bo tylko to mnie... Tutaj może uratować w jakimś stopniu. Jeżeli tutaj, to wieża C1, mam taki ruch. Tutaj, tu, kurczę.
Nie do końca mam te wieżyce. No ale to też trzeba zauważyć. Herman C5 chyba jest dobre. Wieża C1, bicie tu. Hetman C5 według mnie jest dobre. Albo Hetman C7. To będę musiał wrócić hetmanem. O, to będzie chyba najlepsze wyjście w tej sytuacji. Prawie się czas wyrównuje. Jeszcze 40 sekund ma przewagi. Jak się wyrówna czas, to trochę może mnie to też będzie ratowało. Tutaj. A co ja w ogóle gram? Tak? F6. Chyba już przesadziłem. No właśnie. No właśnie. Niestety jest ciężko już w tej sytuacji. Chyba wybiję. Wiem, że tu tracę. O, to jest trąbę. To jest przegrana pozycja. Dokładnie zagrał gość. Jakaś czasówka tutaj może jeszcze mnie uratuje. Jakiś taki ruch. Masakra. A, bicie tutaj jest na E5, jest przegrana. No tak. No tak, jest przegrana, bo dostaje mata na C1. No cóż, jest porażka druga w turnieju. Zasłużona, w pełni zasłużona, gdyż zlekceważyłem przeciwnika. Obciąłem czas, to też jest lekceważenie poniekąd. Dobra, walczymy dalej. No walczymy dalej, trzeba powoli jechać do przodu, a nie się tutaj rzucać za szybko. Tak mi się wydaje, ale obcinać czas też trzeba. Nie, generalnie chyba dobrze, że obciąłem czas. Nie grałem też swojej pozycji. Jakbym grał swoją pozycję, mniej czasu bym pewnie zużył. O, 2600 zawodnika mamy. No dobra, trzeba się przełamać z takim gościem. E3, co? Jak się rozpędził. Z taką opcją. Ten pion niby jest słaby. Niby jest, no i jest faktycznie. Tak, spróbuję F6 jakieś. To jakieś poświęcenie może będzie kombinował. No F6 będę musiał zagrać. Tak, dobre pole znalazł. Okej. Czyli on jeszcze stanął lepiej niż sądziłem, że ja stanę lepiej. W ten sposób. Próbujemy tym pionkiem tam pocisnąć dalej. Tutaj się nie boimy takich sztuczek. Okej, jak to go ugryźć? Jak go ugryźć? O, to jest pytanie. Może być ciężko. Wybić muszę.
Tu jest bicie, tu. No tak. Jest bicie na G5. Ale nie, mam wtedy skoczek. Skoczek na F6 wtedy mam. Tu mogę odpędzić gościa. Czy on może mi dać szacha? Tak, skoczek, podwójny szach, uciekam, bije mi tu. Ale to się wszystko broni, to tylko taki zabieg kosmetyczny mały. Hetman H7 wygląda ok. Dobra. Tutaj będzie dalej groziło bicie. Może przerzucimy sobie wieżę. W taki sposób. Aha, skoczek C5. Zapomniałem o tym ruchu. No dobrze, ale już się powiedziało A. Trzeba powiedzieć B. No jak oddam tą wieżę, to może białe pola jakoś mnie tutaj uratują. No właśnie, sprytnie gra, trzeba przyznać. Dobra, i teraz kwestia, czym wybić. Pionkiem czy skoczkiem? Czy to jest jakaś różnica wielka? Nie wiem, pewnie jest. Okej, tu mnie atakuje tak bezpośrednio. Bezpośredni chłopak, no. Skoczek w ogóle wybija na E6. Ale mnie tutaj pocisnął chłopak, no. Strasznie mnie pocisnął. Dokładnie. Jeszcze taki ruch istnieje. No G4 wygrywa partię. Będę musiał złożyć broń. Nic nie wymyślę, bo tutaj jest mat na G7. O, widzicie, jednak nie jest tak łatwo. Zbił? To nie widział lepszej kontynuacji. Może spróbuję hetmana wymienić. Może to jest jakaś moja szansa z tymi skoczkami. Może się teraz coś uda. Jeszcze zakombinować, zamieszać. No, króla trzeba uaktywnić. Tutaj wchodzi niby. O tak, muszę zagrać i będzie groziło takie zbicie. Atakujemy. Okej. Kwestia, jak dalej robić progres. To jest trudna sprawa. Do góry chodźmy. Takie opcje istnieją, w razie czego już nie istnieją. Już nie istnieją, moi drodzy. No, muszę chyba wziąć tego piona. Tutaj bronię. Najgorzej nie mam żadnego pionka. Chwila, jak to rozegrać? Koniec P2, pewnie zagra. No bo musi tego skoczka zniszczyć. Tutaj może to jest jeszcze może lepsze zagranie. Muszę chyba tak, żeby wieża była broniona. W razie czego. Bazować na jakichś pułapkach. Na pułapkach muszę bazować. Nie ma pułapek żadnych. No wybić trzeba. Chyba tutaj zagra. No muszę wziąć tego piana, bo nie mam wyjścia. Teraz wrócić tutaj. Nie wrócę. Tu. O kurczę. To mam przerąbane.
Hetmana weźmie, no wiadomo. Jeszcze gorzej. No niestety nie udało się wycisnąć. Nie udało się wycisnąć. Nie, no dobra, poddać się nie ma sensu. Dużo czasu zmarnowałem. No dwa jaja z rzędu, to zwykle takie prawo serii, nie? Powiem wam, im turniej bardziej o pietruszkę, tym bardziej mi zależy i się denerwuję. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie mam pojęcia. O, są emocje wewnętrzne. Czekajcie, przecież ja nie otworzyłem sobie okna. Okno muszę otworzyć. No właśnie. Jedna trzecia turnieju za nami. Lecimy. Spokojnie, Paweł, spokojnie, gramy, gramy. Dopóki pionki w grze, wszystko jest możliwe. Chcemy wziąć gońca. No biorę, bo to silna figura jest. Wymiana hetmanów jest zaproponowana. No i zobaczcie, pozycja jest czarnymi lepsza po debiucie, zdecydowanie. Jeszcze jak mi się uda skoczka zbić, no właśnie, na razie mi się nie udało. Zdujmy sobie wieżyczki w taki sposób. Oczywiście jakiś lufcik trzeba zrobić. Luft przez H3, przez H6, by król na H7 miał białe pole, bo tutaj jakbym zrobił ruch G6, to zawsze goniec mnie tutaj będzie mógł nieco przyblokować. Okej. No, już po takim ruchu widzę, że bez planu jest przeciwnik. No tutaj należy wybić i lecimy po to. Wieża E2, chyba D3 jest. Wieżówkę chce grać, cwaniak. No co mu pozostało, jak nie grać wieżówki? Muszę zbić. Tak i tak. Jakby się udało tu królem dotrzeć, no chyba się uda. Jak zbije, to tu zbije oczywiście. Tak, żebym miał obronę z pion więcej. Ewidentnie gość chce remis, nie? Znaczy ja się mu nie dziwię. No tak, zagram, żeby nie było A5.
Wyczekajmy gościa. No, aktywnie, aktywnie teraz królem. Taki róg rośnie. Starczy czasu. Okej, okay, poddał. Dobrze jest. No tak, punkty trzeba robić. Tutaj arcymistrz widzę sobie nieźle, nieźle pyka. Dobra, jeszcze 2 godziny turnieju. Słuchajcie, spokojnie. Spokojnie grajmy. 2 godzinki to jest dużo. Tniemy, tniemy. To nie ma co się czaić. 2,5 minuty to jest jeszcze też sporo. Może tym razem tak zagramy. Nie wpuścimy gońca na B4. Jakoś tak dziwnie, troszkę inaczej. Prowokacja do F6. A jak zbije, to zbijemy pionem. Długa roszada, tam mat grozi prawie. Może nie zauważy. Zauważy, zagrajmy G4, postraszymy. Zbijmy. No i co zbije, tym straci tu. Musi tym odsłoni króla. I to traci. Ten ruch się zawsze przyda. Tutaj dobrze to wygląda. Jakiś goniec C4. Mogę wymienić hetmany chyba. To będzie nawet korzystne. Nawet królem. Skoczek, król wróci. Pion więcej, jest dobrze. Nie będzie, tak? A i zaraz, goniec C6 jest. Okej, okay, tutaj już goniec C6 nie jest. Teraz tak zagrajmy, grozi taki ruch. Chyba za szybko zagrałem. Wiecie co? Ja poświęcę jakość. Wiem, że to jest nieprawidłowe, ale strasznie mnie męczył ten goniec. Teraz mam trochę gorzej. To się przyznaję bez bicia. Ale spróbuję jeszcze jakoś wyciągnąć. Trochę to będzie hardcore. Niestety. Zbić i tutaj. No tak, bijemy. Lecimy do góry. Ojejku, wieżę podstawiłem. Nie widziałem, to bez bicia się przyznaję. Nie widziałem. 2 jakości mniej, ale ten pionek jeszcze. No ale to jest oczywiście w trąbkę. To jest w trąbkę, tego nie widziałem. Niestety. Ajajajajaj.
Strasznie źle, Krzysztof. Strasznie źle. Nie, nie ma sensu przedłużać. Szkoda, bo bardzo dobra partia była. Widzicie? Nie, jednak tak bywa, że czasem dobrze grasz i jedna podstawka i cześć. Dobra, lecimy. Trochę punktów do lidera brakuje. Nie mogę się na to nastawiać, ale wiecie jak to jest, nie? Dziwny ruch. To po czarnych polach będę męczył. No i co, F6 to tu słaby pion zostaje, inaczej gram Hetman D2. Ojejku, misklik. Znaczy się za szybko zagrałem, bo tutaj jest bicie. Ale to może w sumie dobrze, na to wyjdzie. Ha, zobaczcie co on gra w ogóle. Z punktu strategicznego pozycja białych jest lepsza. Mówiłem, bicie tu jeszcze jakieś pada. A, jeden pion w toł czy w toł. Na E2. Skoczek tu jak panisko stoi na polu E5. F3 zdwoimy wieżę, gdzieś tam ustawię hetmana. F5 jeszcze takie chocki klocki będziemy próbować. Inaczej zdwoję wieżę i po linii będę cisnął. Słaby pionek, technicznie wygrana powinna być. Jeszcze jakieś sztuczki Hetman C3, skoczek H6 istnieją, żeby dać ładnego mata. A zastosujemy takie sztuczki, chociaż Hetman G3 jeszcze trzeba patrzeć, żeby tu nie postraszył przypadkiem. A jak ucieknie? No zobaczymy. No nie, nie ucieknie. Tak zagra. A, jest Macik. Złapał się chłopak. Okej. No dobra, 3 punkty. Gonimy. Gonimy pudło. Gdzie jest ten gość, co mnie w pierwszej rundzie ograł? Widzę, że w pierwszej dziesiątce go nawet nie ma. Tego cwaniaczka. W takich ludzi, takich szachistów nie lubię. Nie, niesportowe zachowanie. Ryzyk fizyk. Weź się graj teraz. Nie no dobra, C5. To bije, on jest... Dzięki serdeczne za suba. Podstawiłem, no i w tym momencie podstawiłem. Ajajajajajajajaj. O, podstawiłem skoczka. Widzicie, o co chodzi? Szkoda. Jeszcze mało czasu. Czy ja tu się w ogóle wygrzebię z tego? Będzie to praktycznie niemożliwe. Będzie to praktycznie niemożliwe. Jak zbiję, to jeszcze tutaj bije.
Trochę pionków wezmę. No może jakieś szanse, bo tutaj będzie goniec po przekątnej. Może jeszcze jakieś szanse istnieją teoretyczne. Dobra. No tu jest oczywiście bicie. To król G7. No tak, sprytne podejście do sytuacji, bardzo dobrze. Wiecie co, ja chyba... Nie, no nie wymieniam hetmanów, ja muszę hetmany zachować. Muszę hetmany zachować tutaj, żeby tu uderzyć. Wiem, że tu jest strzał, ale ja odcho... A, tu w ogóle był strzał. Był strzał. Muszę jakoś próbować heroicznie atakować. Muszę, nie mam wyjścia. I co, hetman tutaj skakuje. Wtedy dam szacha i tutaj wygrywam. Ajajaj! Ja nic nie wygrywam w tej sytuacji. No bierze mi hetmana, co ja w ogóle gram? Co ja w ogóle policzyłem? No dam szacha, który nic nie daje, bo król F2. Nie wiem, co ja tutaj policzyłem. Nie mam pojęcia zielonego. Ale bzdurka. Dobra, poddaję. Nic nie wymyślę w tej pozycji. Jaki wniosek z tego, że obcinam za dużo, nie? Tutaj podstawiłem. W pierwszej partii co się stało? Miałem różnopolowe gońce. Pozycja była remisowa. Ale te jaja są brzydkie tutaj. Brzydkie zera. Brzydkie zera. No nic, ciśniemy. Połowa turnieju dopiero za nami. Lecimy dalej. Ja nie chcę top 5, to jest top 3 mnie interesuje. Najlepiej chciałbym wygrać ten turniej. Nieskromnie to brzmi, ale. Każdy by chciał. Taki chytry ruch mnie interesuje. Dobra. Cały czas B4 jest możliwe. No to hop. Co? Ojej. Czyżbym tego nie przewidział, ale się okazuje, że łapie hetmana. Znaczy tak, on jeszcze zbije tu. Ja gram tu i on może skoczkiem tutaj zbić. Ale to zdobywam też jakiś materiał. Coś tam też zdobywam. Nie da się ukryć. Dwie figury zawierzę, a trochę pionów mi posprzątał. Okej. Krzysztof, weź i teraz bądź mądry i graj. Pozycji nie mogę za bardzo chyba otworzyć. Mandzio spoko. Mandzio sobie fajnie gra w szachy, tylko za mało jeszcze gra w szachy, dlatego słabo mu poszło. B4 to przyblokuje. Okej. Przyblokujemy tutaj te A5. No przebić się będzie chyba trudno. Ale coś spróbujemy za chwilę tam jakieś sztuczki wykonać. Może gońca tędy przestawić? Tak zrobimy. Tutaj wisi specjalnie oddaje. O, jeszcze nie oddaje w sumie.
Dobra, zagra tu, ja skoczkiem tu wlecę. I tak muszę tu zagrać, przyblokować. Sprytnie, sprytnie. Okej. Tutaj będę tego skoczka męczył. Przecież tu skoczek C6 jeszcze jest ciekawy. Wszystko jest ciekawe. Nie wiem, chyba planuję jednorazowo, tak mi się wydaje. Ciężko mi powiedzieć za niego. Nie mam pojęcia. Ciekawie gra czarny, tak chyba powinien teraz uderzyć. O, jak mój król nie będzie blisko, to będzie źle. Na szczęście nie zagrał A5. To jedyna szansa, żeby cokolwiek tu zrobić czarnymi. Otworzyć pozycję. Tak, ja mam teraz trochę czasu na podejście królem. No, przepychamy. A tutaj mi wyskoczył. No dobra, hop. Blokady. Ten pionek poleci, ale tego wezmę. Chociaż nie do końca chyba. Muszę tu się trzymać tego piona. A czasu coraz mniej. Goniec trzyma przede wszystkim. Dobra. O, puścił C4 pole. Świetnie, że puścił. Wezmę. No to teraz się sypie, bo tu bije. Się nie muszę spieszyć z biciem. Trzymać trzeba przeciwnika na dystans. A, D6 było. Kurczę. No teraz coś się odwlecze, to... Jest punkcik. Są punkty. Dobra. Ale duża przewaga pierwszego zawodnika, zobaczcie. Trzeba gonić, trzeba gonić. Jakiś wymiatacz. Wir szybkich posunięć. To lubimy. Takie ruchy fajne grożą. O, jeszcze pomógł w tym przeciwnik. Spoko. Tu jeszcze na F7 wisi. No wiadomo, wieża gdzieś tam zagra, nie? A to biorę? Wiecie co? Zagramy tak i bronimy. Aha, tutaj jest ruch jeszcze taki nieprzyjemny. Chwila, ale mam na razie i tak mam przewagę. Może za szybko zagrałem? Jakąś przewagę i tak zdobędę na pewno. Tylko w jaki sposób? Myśl, Krzysztof, myśl. Może tutaj nawet zagrać.
Za długo myślę. Tak. O, D5, D5, bo grozi D6 na przykład. No tak, D5, 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 D6. Jakość więcej. A dzień dobry, dzień dobry. Właśnie, zbyt prosto oddałem. Ta jakość to jeszcze nie jest taka prosta sprawa. Widełki podstawiłem! Z takimi opcjami tutaj, moi drodzy. Ale goniec jest tutaj. Źle pograłem. Czekajcie. O rety, jak ja to pograłem w ogóle? Tak, goniec. Król wyjdzie. Pograłem. Jak ja to pograłem? Kurczę, balans. Troszkę. Kurczę, no jeszcze to przegram. Słuchajcie, tutaj wisi, ale to wieża F8. I co ja tu mogę? Nic. Jeszcze jakaś wieża E3 może. Masakra, jak ja to wypuściłem strasznie. Strasznie to wypuściłem. Widzę, gość idzie na całość. Bije, teraz tu grozi ruch. No nieźle, skoczek F4. Porażka. Po prostu porażka. Staczę tu królem. Masakra. Jakieś sztuczki. Sekund. Nie, no nie ugram tego. G5 jeszcze tam będzie mi mat groził. Hetman G6 chyba wystarczy. Ale znalazł. I myśli, bo ma czas, to myśli, w przeciwieństwie do mnie. No Hetman G6 na pewno jest najlepsze. Bo tam jest groźba po prostu. Ewentualnie wieża D8 jeszcze jakaś, to tutaj. Tam jeszcze trochę, chociaż nie, tutaj mam szacha. Wtedy. Ale nie, bo grozi mat, więc Hetmana i tak nie mogę wziąć. No właśnie, więc muszę tak zagrać, bronić na D1. Aj, to przecież tutaj. Co za bzdura, bzdur. Bez sensu. Szkoda mi tej partii znowu. Witam, witam. O kurczę, blade.
No, w trąbkę, wiesz, dostosowuje się adekwatnie do przeciwników, niestety. Z kim grasz, tak naprawdę. To chodzi o to, że obcinam czas, dużo ryzykuję, dlatego. No nareszcie jakiś odważny gość, bo już po prostu sami panikarze. Nie no, każdy ma prawo oczywiście grać jak chce. Tak może, nie wiem czy to dobre. Nie jest to dobre. Tutaj. No zagrał. Co to za poza? Istnieje prosty szach przecież. Szczęście tu jeszcze mam opcję. Dobra, wracam. Dobra. Aha, tak, chcesz wymieniać? Nie, no nie mogę. Nie mogę tak prosto wymienić. To mnie zmusi. No dobra, ale tu jest słaby pionek na A5. To jest jakaś moja nadzieja. Tylko kwestia, czy ja go dorwę. Zbijmy to. Zobaczymy reakcję. Wiecie co? Może tak zagram, nie? Nie chcę tak zagrać. Kurczę, blade. Wypuści mnie, nie wypuści. Czy to w ogóle coś daje? Tu jest bicie. Nie zauważyłem. Tutaj może wtedy zbiję. Przesada. Z mojej strony oczywiście. Nie wygląda to dobrze, niestety. Może czasówka jakaś się tutaj uda. Zero jeden? Dobra.
I to nie było chamstwa z mojej strony, moi drodzy, bo miałem przegraną pozycję. Jakby była remisowa, bym grał na czas, to by było dziwnie. Aha, okej, okay, dzięki za info. Lecimy, dobra, lecimy po te punkty, bo punkty są potrzebne. Punkty potrzebne od zaraz. Taka trochę struktura francuska. Nie, no nie ulega wątpliwości, że ta pozycja jest lepsza dla białych, zdecydowanie. Heroiczna walka, heroiczna walka. Skoczek G6 jeszcze jest dobry. Muszę zbić, inaczej stracę. Oczywiście hetman H4 będzie pewnie próbował. Niech próbuje. Można też tak zagrać sobie. Dobra. Będzie tak. Już hetman E2 może lepsze. Bo nie puszczam skoczka. Ale zawsze zdążę. Po linii B. Dobra. Gramy po linii B. Co będzie jak... No właśnie. To atak trzeba przeprowadzić na niego. Właśnie martwi mnie to, że tu mi leci. To jak mnie martwi, trzeba wybić i lecimy na króla. Piona trzeba przytrzymać. Aha, sprytnie tutaj uderzymy. Jeszcze mam sporo czasu, spokojnie, co ja tutaj tak się pieklę. Nie, no będę bronił piona na razie, no spokojnie. Nie ma co tutaj szaleć. Zawsze tam na G7 mogę spróbować uderzyć, zagrać tak, tak, założyć siatkę matową. Ale pionka przytrzymamy. Dobra, wziął, to bierzemy. Szybki plan, okej. No dobra, wymiana hetmanów będzie raczej nieunikniona. Król idzie do góry. D4 jeszcze istnieje takie ruch. No właśnie, jakby wszystko słyszał. O, niestety. No do góry muszę. Król, aktywność króla jest bardzo ważna. Tutaj? A to mnie nieco zdziwił. Dobra. A, tu puściłem. No dobra. A nawet tutaj. Kurczę, blade. Heroiczne takie zagranie, żeby gońca uwolnić. No to do góry.
nieźle. Dobra, dało mi tutaj bicie z szachem, nie widział. Tak, trzeba było jeszcze spróbować. Teraz grozi taki ruch. Goniecki 5 z szachem ewentualnie. Trzeba tu pilnować. Sekund. Ten czas robi jednak sprawę. Nie no, muszę dać szacha, nie mogę i uciekam. Dobra, to powinno się to wygrać, tylko kwestia czasu. Czy się uda? Zawsze mam zasłonę na C1. Całe szczęście. Piątkiem odbiję wtedy. Ajajaj. Tak. Tu jeszcze pionek idzie. Mało czasu. Dobra, zdążyłem. Uff, ale się działo. A punktów mało, ale 16 punktów do lidera. Trzeba się tam spotkać z liderem i go wykosić. No tak, tak, ale ryzyk fizyk, tak? Już dawno piąteczki żadnej nie zdobyłem. Jak się zacznie po 5 punktów zdobywać, to punkty idą do góry bardzo szybko. Nie obcina gość, niestety. No i co? Dobra pozycja chyba z czarnymi. No co, lecimy ze swoim planem. Takie ruchy, hetman B3. Jest dobrze w tej pozycji, tylko kwestia właśnie czasu. Na wszelki wypadek, żeby nie było C5. Zejdźmy tutaj z rentgenu. Chociaż tutaj też jest rentgen. Ale chyba nic się nie dzieje. Tutaj mogę oczywiście próbować już grać. No tak, król H8 bez sensu. Dobra, ale ważne, że czas się już zaraz wyrównuje. To jest ważna kwestia. Właśnie jeszcze H3, tak tutaj...
Źle gra biały. To nie są dobre posunięcia białych, na pewno nie. No co, wjeżdżam tam, gram hetmana, mi daje mata. To będzie proste chyba. Może zmienimy koncepcję, może tak. Jeszcze przygotujemy. Aha, tutaj kopnąć mogłem. Ja nie mogłem. Klaska urodzaju się pojawia w dobrej pozycji. No ale ważne, że przeciwnik nie ma opcji jakiejś chyba. Moment. A tutaj walniemy. Tutaj. Tu muszę uważać na kopnięcie. Ajajaj. Troszkę gorzej pograłem teraz. Dobra, on trochę się wygrzebał. Za moją namową sprawą. Za moimi posunięciami tutaj. Może tak. Dużo jest opcji. A czasu mało. Dobra, lecimy tak. A, w ogóle co innego myślałem, gram co innego. No tu muszę przypilnować tego punktu. To jest ważne posunięcie. Ważny punkt. Skoczek nie gra mój niestety. Ale hetman też jest przywiązany. O, właśnie o to chodzi. O, może tak? Lekko wyczekujące posunięcie. Jak zbiję, to gram tu. Więc nie zbiję. Dobra. Wieża F3 jest. Musiał odejść. Okej. Okay. Pozbyliśmy się ważnych gońców. A problem ze skoczkiem pozostanie. W końcówce króla trzeba podciągać. Szach, proszę pana, i biorę gońca. Dobra. Tu się udało. Mamy to. 5 punktów wleciało. No 5 punktów to wiecie, robi robotę już, nie? 5 punktów robi robotę. Grunt to w dobry rytm wpaść. Znowu czarne. London system. Ach, jak ja lubię, jak ktoś mi gra Londona. Tutaj? Taki mały London teraz powstał. Jeszcze lepiej tutaj naciskiem na D4. Okej, niech będzie tak, no, zagrajmy aktywnie. A, nie chciał. Dobrze, goniec się chowa za chwilę. Goniec A7. C5, co? Dostanę. Trochę się pokiełbasiło.
to przez moją aktywną grę. Białe tylko wyczekuje, wyczekuje, wyczekuje. W tym Londynie. No widzę, widzę te ruchy, widzę te ruchy, widzę te ruchy. Spróbujemy jakieś tam kopnięcie zrobić. To się w ogóle, czy to się w ogóle uda? Dobrze zagrał. Niestety dobrze zagrał. O tak, może tu coś się uda ramunąć. A, tu mi bije. Ale zaraz, tu trzeba trochę liczyć, to nie takie łatwe. Uciekamy, tu mi może cały czas zbić jakieś tutaj heroiczne zagrania. Tak to zwykle bywa, jak się zrobi jeden błąd. Jeszcze tutaj bym chciał chyba rąbnąć, wiecie? Właśnie, tak. Cóż to za pozycja jest zwariowana. Nawet nie widzę, jakbym mógł zagrozić królowi. Tutaj zbił. No bo muszę tak, tu się trzyma. Już się nie trzyma. Ojejku, hetmana podstawiłem. Bez komentarza. Niestety jajo. A widzicie, Londyn, tak? No dobry debiut dla czarnych, według mnie. Za szybko po prostu idzie to. No niestety, jak się ryzykuje, to tak jest. Ach, nikt nie odcina, jak oni się boją, jak oni się boją. Grajcie, ludzie, aktywnie. Ryzykujcie. Ja, będziemy grać spokojnie. Chcemy ograć szachusia. Proszę bardzo. Już teraz nie przegrywam żadnej partii. Skończyło się. Żadnej partii już nie przegrywam. Już nawet do liderów jeszcze nie doszedłem. Koniec w temacie. F6 dostanę. Ha! Będę musiał wrócić. Dobra, tu są jakieś pułapki. No, to przeciwnik pułapki te zna. Im mniej wymian póki co, to będzie dla mnie lepiej. Dobra. Bronimy. Tu grozi wzięcie teraz. Już nie grozi. D5.
5. Hetman A8 jest dobrym ruchem. Właśnie. No muszę oddać kolejnego piona, jakąś, nie wiem, heroiczną tutaj grę trzeba uprawiać. Wiem, że tu mi wisi. Ja to wszystko widzę, niestety. A nawet tak, to jeszcze lepiej. Kurde. Trochę przesadziłem. Może para gońców coś tutaj ugra. Jak się uprości pozycję, to zawsze przeciwnik ma lepiej. Jak ma przewagę. I więcej czasu. Sprowokować go będzie trzeba w jakimś stopniu tutaj, grając jakieś coś takiego właśnie, jakieś takie ruchy prowokacyjne. Nie będzie to łatwe. Widzę, że gościowi zależy mocno. Nie wiem na przykład, co powie rada 7. Na piona. A co tam? Skoczek D3 jeszcze jakiś istnieje. Dobra, weźmiemy tutaj. Mój hetman nie ma gry. No wybił, dobra. Wybił, nie bał się. Okej. Skoczek E5 jest silna. Mądrze, gra mądrze. Tam jakaś nadzieja na F7. Jedyna. No, ja tutaj wezmę. Tu na F3 nie ma póki co. Aha, tak, chcę. Okej. No właśnie. Mało, dobra, tak, tutaj bronię przecież. Jeszcze bierze E5 jest, ajajaj. Jakieś takie może maty. No właśnie, jakieś takie maty. Nie ma jakichś takich matów. A czas nas zgoni. Nie tu, nie tu, nie tu. Aj mat, no. To mnie zaskoczył, tego nie widziałem. No dwa jaja z rzędu. Mówiłem, że nie przegrywam już więcej, nie? To teraz od tej pory mówię, że nie przegrywam więcej. To tempo jest takie zdradliwe, bo jak obcinasz czas, nie wiem, masz jeszcze 2,5 minuty, ale kurczę blade, jak grasz na 5 minut, to się tak dłuży i dłuży i dłuży. Nie ma wyjścia. A nikt się nie chce tutaj też pociąć
Zobaczcie, że grają na 5 minut, nie? Nikt tutaj nie chce obcinać. Prawie nikt. To jest obrona moja wymyślona. Nie wiem, jakoś tak sobie gram. Nawet nie wiem, czy to ma jakąś nazwę. Już wiele partii w tej obronie sobie zagrałem. Nie, nie, to nie wołżański, absolutnie. Wołżański to się gra czarnymi. Jest tak. No, zbijemy. Wiem, że to jest silny goniec, ale w tym momencie mam tutaj plan skoczek C6 ewentualnie. Myśli. A niech myśli chłopak. Nie no dobrze, tak sobie gramy i wieżą. On myśli, że ma dobrą pozycję, ja też myślę, że mam dobrą pozycję. Tutaj jestem przywiązany niestety do tego punktu. Bardzo. Teraz bądź mądry człowieku i coś zagraj. Tak i tak. On tego nie widział, ale tutaj też nic nie ma. Zaraz tutaj grozi mat. Muszę uciekać. A właśnie. Właśnie. Tak, to wybije. On mi zbije tego, ale to jest chyba mniej. Tak powiem, dobra, tutaj to mi weźmie niestety, ale muszę tak zagrać, żeby mieć tu luft. Nie, nie może zbić, bo mam tam szacha, goniec wchodzi. On o tym wie. Tutaj teraz goniec mu się zakleszczy fajnie. A B8 grozi. Muszę pilnować B2.
Dokładnie. Pytanie, czy wybicie jest wygrywające? Oj, możliwe, że nie. Z drugiej strony, co grać? Dobra, lecimy tak. No, widzicie, jak pograłem, jak środka. Bez sensu. Jeszcze muszę się wrócić w ogóle, jaka beznadzieja. Co za bzdura. Muszę walczyć o remis w ogóle bez sensu. I znowu na czas mnie dymnie pewnie. No bo to jest, generalnie to jest remis. Ta pozycja jest remisowa. No i właśnie, będzie grał na czas. No remis, remis, oczywiście, że remis. Chyba jestem za słaby, słuchajcie, żeby ciąć czas cały czas z ludźmi. Tak jeszcze chyba za słaby jestem. Dlatego będę to robił. O, w końcu jakiś odważny. No nareszcie, szybkie trzy punkty wpadną. Witam cię, cześć, cześć. Okej. Wiem, trochę niepoprawnie sobie tutaj gramy, ale kto komu zabroni? Tu w ogóle wygrywałem już. Dobra, wygrywam szybciej, jest dobrze. Trzy punkty szybkie wleciały. Lecimy dalej. No jednak tutaj top 3 nie ma daleko, słuchajcie, tych punktów nie ma tak dużo. Jeszcze niecała godzinka gry. Fajnie było lidera jakiegoś walnąć. Zauważyliście, jaka jest różnica w szybkości? Ojejku. A co z tego? Tniemy. Coś tam ogarnia koleś. Zbiję na C5, tylko zagra skoczkiem. Zbiję i zagram A5. Tak powiedziałem, tak zrobię. Strategicznie może to trochę będzie lepiej wyglądało. Teraz roszada. Tu trzeba obronić, zagrać tak. Coś w tym stylu Hetman D2 jeszcze. Kilka ruchów nie czeka. Hetman D2 może będzie lepsze.
No i myśli, ptaszek, no i myśli. Iwan. Dlaczego nie obciąłeś czasu, Iwan? Kurczę, plecy, słuchajcie. Jakiś masaż by się przydał. Skoczek D6 musi grać. Nie musi, jak widać. Tak, pionka iść. Jeszcze nie wezmę tego piona, to trzeba ustabilizować sytuację. Idzie na mnie. Jak na byka. Ale dobra, ten skoczek będzie miał fajną placówkę. A zaraz, przecież tu wisi. No widzę to, widzę to. No muszę, kurczę, wracać. No patrzcie, muszę wracać na F1. To nie ucieknie, na E6 grozi. Tutaj. Tutaj? Ostro. Muszę tak. Tam jeszcze pionek podwisam. Dlaczego ja go nie biorę? Strategicznie chcę mnie gość tutaj ograć. Tędy trzeba iść. Tu jeszcze mogłem zagrać. Nie no, biorę tu. Muszę tak. Tu grozi. Kurczę. No grozi, niestety. Pograłem trochę jak... Nie mam jak bronić się przed tym ruchem. Kurczę. Ale bzdura. Szczęście, no. To ma koleś szczęście. Tu zagrał? Jeszcze lepiej. No świetnie. Szkoda. Powiem wam, szkoda, bym go ograł, jakbym miał więcej czasu. No i tu jest wieża D8. Jest po zawodach. Niepotrzebnie ucinałem czas z gościem 2500. Tutaj jeszcze gra w ogóle. Dlaczego on tak słabo gra? Co on w ogóle odwala? Dziwne. No to i tak w top.
Ile jaj, nie? Nie sądziłem, że tak dużo partii przegram w tym turnieju. Za dużo, zdecydowanie. Zobaczcie, jak ja dużo przegrywam. A to dlatego, że ryzykuję. Będę to robił dalej. A, masakra. No, niech ktoś obetnie ten czas. Co się dzieje, ludzie? A, może ludzie chcą po prostu sobie pograć. Zbyt pasywne szachy, jak na ten czas, który mi został. Wierzę, mogłem zbić za darmo. No kurczę blade, no nie wierzę w to po prostu. Wierzę, mogłem zbić na D5. No ułamek sekundy, no ułamek sekundy. Pomijam fakt, że nie widziałem hetman E4, ale no wieża D5, no Boże święty, już by się poddał. Miałbym z głowy gościa. Dlaczego? No jeszcze tutaj jest taka opcja teraz. No to jest taka opcja, no to chyba odbije. Ła, ale fart. Nie, zaraz, on ma jeszcze taki ruch. A nie, bo hetman wisi, co ja gadam. Uff, co tu się dzieje po prostu w tej partii? Zwroty akcji, masakra. Jeszcze z nim jedną partię przegrałem. Dzisiaj, prawdopodobnie. O, sprytnie. Muszę przyznać, że pograł. A, tak, no tak, dobra. Jak to jest? Hetman za wieżę i skoczka. Czyli jeszcze chce mnie tutaj pomęczyć. Tu nie mogę, tu nie mogę. No właśnie. Dobra, tak. To czy nie jest takie łatwe? Tu gońcem może trzeba było pasywniej pobronić. Właśnie. Ale tam miałem plan, że jak gońcem odejdzie, to tutaj zagrać. Dobra, tak muszę chyba. Tu wisi. W ogóle ja zaraz to przegram. Tu partię zaraz przegram, słuchajcie. To nie ma siły, ja zaraz przegram to. O, piony mi lecą, wszystko rozkojarzyłem się kompletnie. No zły jestem na siebie, na taką grę. To jest nieprofesjonalne. No i tu jeszcze wisi. Nie mogę zbić, bo goniec. Co za bzdura. Hetmanem mogłem. Może to jakiś mat. Nie wiem, niech myśli. No świetnie. Jedyna szansa to ten pion. To już nie jest tak dobra pozycja, jak się mogłoby wydawać. Że D6, jakie mocne. O Boże. Jeszcze zamatuje mnie tymi lekkimi figurami. No, schował króla bezpiecznie. Jest po zabawie. Nie mam pytań. Nie mam pytań.
Nareszcie jakiś odważny gość. Serio? What? Ciekawe. Dobra, wprowadzę wieżę. Ostro. Mam figurę mniej póki co. No nie wiem, co mam zagrać. Kompletnie nie wiem. To zbiję. Gość chyba się przeliczył. Mam nadzieję. Okej, mam go. To był ważny punkt. Za szybko. No ale to taka pozycja też do gry. Serio? Nie, nie zgadzam się. To goł na gościa. No wszystkie figury grać muszą.
Pionu więcej. Pionu więcej, to jest dobry deal. Jakieś tam opcje grożą. Okej. No właśnie. Dobra, tak, a zbiję gońcem. Przykre. Szach tutaj to wieża. Tam chcę atakować. Z opcją wymiany. Czas mnie goni. A, tutaj wybił. No dobra. Tu idziemy królem aktywnie. A, on jest tu związany. Tak, nie mogę. Tu mogłem zbić. Nie, nie mogłem. Dobra, on jest tu związany, więc muszę to przytrzymać. Szach końcem dostaje. Widzicie, moi drodzy, jak ja gram, nie? Totalnie wygrana. I znowu w trąbę. Znaczy w trąbę, no może to utrzymam. Dobra, nie utrzymam. Nie, to w ogóle tragedia. No tragedia, no. Co za bzdura. To teraz muszę wygrywać, żeby tą pierwszą trójkę jakoś zgarnąć, bo jest za mało punktów. Za dużo porażek. Ja wiem, że tam, no to dobra pozycja była, to była dobra, no, to była bardzo dobra. Gość gra jakieś spokojne szachy. Czysty pion mniej za gońca, czy za parę gońców.
Jak amator sobie gram w te szachy, naprawdę. Kompletnie bez pojęcia żadnego tutaj gram te partie. Jakieś sztuczki. No będzie para gońców chociaż za te niedogodności. A gość coś tam ogarnia. Patrzcie, podstawiłem, tego nie widziałem. Ale może to wyjdzie na dobre, bo tam wieża E7 jest zaraz. Wieża C3, wieża E7, G6, bicie. What? Jakoś zdobywam. Nie zdobywam. Wow. Ale ruch. A czekajcie, wracam. To tak, kurde, można? Masz, gościu. Co teraz powiesz, myszko? Teraz powiesz pewnie G6. I będziesz miał rację. Wtedy odejdę. Tu wisi, tu wisi. Dobra, nie masz racji. Teraz, bo jeszcze tak G6 bije. Tu, no tak. Musiał odejść. Szachy to trudna sztuka, powiem wam. Trudna sztuka. Jak chce się ten poziom jeszcze podnosić wyżej. No dawaj gość, bo mi są punkty potrzebne. Ryciarz. Masz, tak? No jest okej, wieża jest zakłopotana trochę. Ha, tu wróci, dobra. No ma prawo. Skoczek, tu jeszcze daje szacha. Paskudnie. Zagrałem. Zagrałem paskudnie. Dlatego tak muszę zagrać. Gdzieś tam szukać aktywności, niestety. Kurczę, blada. Nie wiem, chyba przegrywam tę partię.
Nie przegrywam. Dobra. Fart. No ale kiedyś trzeba mieć tego farta. Najlepiej go mieć pod koniec turnieju. No ale długi turniej. To jest dłuższy niż Tight Lad Tuesday. 3 godziny. Gdyby taki był na 3 minuty turniej, to też fajna zabawa by mogła być. Na 3 minuty było. No brakuje mi do pudła. Zobaczcie, 10 punktów. Trzeba ciąć, wygrać dwie partie szybko. I przede wszystkim skosić tutaj jakiś słaby ranking. Mam nadzieję, że mi się uda spotkać się z jakimś liderem i go po prostu ograć. To przeciwnik do centrum za darmo. To jest easy pozycja. Puściłem D5, no dobra, trudno. Teraz będę miał E4. Szybko wybił. Chcę wziąć tego skoczka. Wziąłem. Ha! Misklik, ok. Miskliki lubimy. Tak, można. Szybkie 5 punktów. Szybkie, nie, szybkie 3 punkty. To też dobrze. Tendencja wzrostowa, dobra. Liderzy tutaj trochę poprzegrywali. Zobaczcie, mimo tylu porażek, jak mało punktów tutaj mnie dzieli z liderami. Jak mało punktów tu dzieli. No to go z jakimś liderem może. 27 minut do końca, to nie jest dużo czasu, jak nagramy na 5 minut. Obciął. No i świetnie, to mi się podoba. Szybkie wymiany? Naprawdę? Tak po prostu? Jeszcze tak wymienia? Dziwne. Zróbmy długą. No ja mam czarnopolowego gońca, więc jestem trochę tutaj lepszy w tej sytuacji. F5 nie było zbyt chyba fortunne. Dobra, tutaj nie wiem, żeby nie było skoczka. Tak w ogóle gra. Bardzo dziwne posunięcie. Specjalnie pion oddałem, żeby mieć tutaj prześwit na linii G. No on też rewanżuje się. Bijemy. No, lekki stresik dopada, nie? Jak to jest w pionach? W pionach jest porówno. Okej. Tutaj bronimy. Z taką opcją i z taką opcją. Czyż jeszcze pionka na czysto można wziąć. Skoczek nie ma gry. Też się liczy. Zawsze mogę tak teraz zagrać. A właśnie. Szacha mogę dać.
Trzeba wziąć piona chyba. Grać na materiał, uprościć trochę. Biorę pionki. Jak dają, to biorę. A skoczka puściłem, nie? Nie skorzystał. Dobra, idziemy do góry. Dobra. Okej. Nawet różnobarwne mogę pograć. W razie czego. Ale on nie chce grać różnobarwnych. Okej. Uciekam. Mam nadzieję, że siatki matowe nie istnieją, a jednak. Patrzcie, istnieją siatki matowe. Kurczę blade. W dobrej pozycji. O, mam cię, gościu malinowy. Okej. Ważny punkt, słuchajcie, to był bardzo ważny punkt. Piątka wleciała. No i mam gościa 2600, no to dobra, widzicie, no nie mogę obciąć czasu teraz, bo już przesadzę to na pewno. Zbyt czasu będę miał mało na grę. Wrzucę mu remis taki taktyczny, pewnie nie przyjmie. Tutaj? Mówię, masz. I co to za poza? Dobra, chyba. Bezproblemowa dla czarnych? Wydaje mi się, że tak. Mogę się mylić. A, tu jest paskudny ruch. Właśnie. Paskudny ruch, paskudny. Muszę przyznać. A tak, jeszcze może się obronię? I szybkie H6? Nie. Tak? Jakieś sztuczki tu istnieją? Istnieją. Czemu ja tak szybko gram? A to już z przyzwyczajenia. Goniec H6 to mam... No nieźle. Pytanie, czy on mnie tutaj zajedzie. Skoczek broni bardzo ważnego pola. Jak się hetman tutaj pojawi na F6, to jest kaplica. Więc tak, zagrajmy. W sumie nie wiem, po co wieża C6 zagrałem. Bladego pojęcia nie mam. No właśnie. Może będzie powtarzał? Nie będzie. Nie będzie powtarzał. Pionek zjedzony. Niestety. Pozycja jest zła. Jest bardzo zła dla czarnych. To nie ulega wątpliwości. Już teraz skoczek może gdzieś tam się rozegra. Istnieje taka opcja. Kurde. Po prostu mnie doi. Jak to wygląda w pionach? Jeden, dwa mniej.
Sztuczki tu się pojawiają jeszcze. A nie, tu nie ma szacha na H2 przecież. Coś mi się przywidziało. Tak, może. Póki co. Słusznie. I okazuje się, że zaplątała mi się wieża. No właśnie. Straciłem dużo czasu tylko na tę partię. Dobra, ale nie jest źle. Szkoda, że zero wleciało. Tam jakiś z dołu 2600 ciśnie. No właśnie. I mnie dopadł. Trudno. Trudno, ale jeszcze jest szansa na pudło, nawet na pierwsze miejsce. Wszystko jest możliwe w ogóle. Wszystko. Szybkie zwycięstwo potrzebuje. Trzy szybkie zwycięstwa i będzie bardzo dobrze. No dawać, 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 chłopaki, dawać. Dużo czasu zmarnowa na te partie. W ogóle nie taktycznie. W arenach trzeba troszeczkę taktycznie pograć, nawet jakąś szybką porażkę zrobić. Żeby dostać innego gościa, jak wiemy, że wstępnie mamy w trąbę. No obcinaj, obcinaj, dobrze, 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 dobrze. Dobra, robię długą. Będziemy grać wariacko. Lecimy na gościa. Albo on tutaj na nas napiera. O rety, co tu się w ogóle wyrabia w tej pozycji? Masakra. Lecimy, D5, tam nawet się nie czajemy, otwieramy pozycję jak trzeba. Nie patrzy, nie? Kompletnie co się dzieje. Takie mam wrażenie. A tu wieża nie jest złączona, ale go to nie interesuje. Ale pozycja, nie wiem w ogóle co się dzieje. Kompletnie. Oddaję wieżę, świadomie, świadomie. Tutaj zaraz wybiję pionkiem. Mhm. O, teraz już jest lepiej. Teraz już jest dobrze. Jeszcze goniec wszedł do gry. Teraz poczekajcie, poczekajcie. Wybić, nie wybić. Trochę czasu. Tutaj w ogóle goniec E4 grozi. Masakra, muszę wybić. No, muszę wybić, nie wiem. Wybijam, bo nie wiem co grać. Dobra. Wybijam. Co się teraz dzieje? Jezus Maria. Armagedon. Liczę na te pionki, że karierę zrobią. Tu jeszcze goniec się otworzył do obrony w razie czego. Masakra. Ajajaj. Tak. Dostaje mata chyba gość. Ale fart. Taka partia zwariowana. Ważne, że punkty są. Dobrze, dobrze. Szybkie trzy punkty wleciały. Ciasno, ciasno w tabelce, moi drodzy. Ależ emocje. Jakież to są emocje. Teraz trzeba wygrać. Wygrać kolejną partię i kolejną. No pewne jest, że będę w czwórce pewnie. Czy gość obetnie? Dobra, zagram inaczej w ogóle. Tak troszeczkę na zaskoczenie.
Rycerz C8 powinien stać, bo tu są problemy. Jest ciasno. No więc G5 jest dobre. Hetman E8. Co? Co w ogóle? Tak, to będę miał pole na D6, koniec tutaj. Dobra, jest ok. Jest bardzo ok, nawet bym powiedział. Miodek pozycja. Tak, muszę zagrać. Taktyka się przydała. Chociaż dobrze, nie obcinam czasu. Przecież mam więcej czasu. Spokojnie, Krzysztof, tylko spokojnie. Wybił. D6 przeoczyłem. W tym momencie D6 przeoczyłem, niestety. Ajajaj, D6. Muszę tak, nie mam wyjścia. Ta pozycja już nie jest przyjemna, niestety. Wrzucę mu remis w ogóle. Nie przyjął. No słusznie, że nie przyjął. Wieża D7, on musi tam grać. Ja tutaj rąbnę, to nic nie da, bo tu gram. Znaczy nic nie da, no ja tak muszę, tak? To nie ma wyjścia. Pytanie jeszcze, co z tą wieżą i gdzie? No tu nie mogę. Wow, ale ruch zagrał. Ale ruch zagrał. Bronić muszę. Jakaś wieża F6 w ogóle istnieje. Wow, stopa, moi drodzy. Masakra. Nie wiem, już ciężko mi doliczyć, bo chciałbym tutaj grać. No szansa na poprawę gry Mandzia zawsze jest. Jak będzie grał i ćwiczył, to się poprawi. Wieża tu, szach, tu mata nie ma. No mata nie będzie, bo hetman broni H7 na końcu. A więc może? Znaczy ja oczywiście też bić nie mogę. A jak tutaj zbiję? Dam zawsze szacha i potem zagram tak. No właśnie, może to jest pozycja dobra teraz? Troszkę takim fartem. 11 minut do końca. Pamiętajmy, że jak będzie na przykład 4 minuty i będę grał partię całą, to tam nie zaliczy punktów na koniec. To wygląda chyba dobrze. Tak trochę się ułożyło po naszej myśli, mi się wydaje. Obym się nie mylił, bo szkoda czasu już teraz. Bardzo szkoda czasu. Zbił hetmanem. Dobra. To chyba najlepsza decyzja. Tego nie przewidziałem. Słusznie. Tak sprytnie zagrałem, bo jak zbiję, to ja zbiję tu. Ha! Ale on nie zbije. Super, Ancko. Ojejku, jaka tragedia. Co ja zagrałem? A, czas, on jeszcze ma mało czasu. To może jakaś nadzieja.
Nie wiecie co? Jest masakra jakaś. Jest jakaś masakra. Nie no, szkoda czasu. Widzicie, jak dużo czasu zmarnowałem. A dalej liderzy tutaj. No nie, no to już nie dogonię na pierwsze miejsce. Nie ma szans. No nie ma szans, ale na pudło chociaż. Na pudło, słuchajcie. Jest szansa na pudło. Soul Mask. Nawet z nim nie zagram. To jest ten ból. Ale on gra z liderem teraz. To dobrze w sumie. Szkoda, bo miałem chrapkę, żeby tutaj o pierwsze walczyć, ale tych porażek strasznie dużo. Tych porażek strasznie dużo. Dobra, dawajcie, dawajcie. Ostatnia partia, jakieś 3 punkty i może pudło wleci. Dobra, obciął, na szczęście. Jakiś normalny człowiek. Okej. Okay. Tutaj? Okej. Okay. Teraz bądź mądry i graj. H3, a co tam? A gońcem sobie zagram, co tam? Dobra. Kurczę, jak on szybko gra. Denerwuje mnie. Tak można szybko grać? Hetmana sobie na H5 zasłoniłem. Zupełnie niepotrzebnie. Skoczek mi jest niepotrzebny. Idę na atak. Ten atak będzie zbyt wolny. Muszę tak jakoś zryzykować. Teraz może gońcem? Chyba gońcem. Ryzyk fizyk. Jak zbije, zbije. Na F7 jakiś wieczny szach, chociaż remisik, jakiś punkt. Muszę po prostu jakiś punkt ugrać, koniecznie. No ciężko będzie, tak 7 minut. No, chyba że ta partia się skończy w miarę szybko. Zbił. Czy tu się ratuje wiecznym szachem? Bo taki mnie interesuje. Jeszcze koniec F6 jest, kurczę. Tutaj może coś, tak? Hetman D8 jest jeszcze. Hetman D8 jest jeszcze. Nie ma tutaj wiecznych szachów, niestety. Koleś mnie już wypunktował, figura mniej. A, przecież tu. Zobaczcie, jaka tragedia. 2-0, nie? W takim ważnym momencie. Ale jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa, żebym tego gościa wyprzedził. Muszę tylko ostatnią partię szybko wygrać, zmieścić się w 5 minutach. W 5 minutach trzeba się zmieścić. Szybko, szybko dobieraj gościa jakiegoś i obcinamy czas. A teraz trzeba mieć farta. Farta na to, żeby przeciwnik grał szybko. 4000 ludzi ponad. 4500 ludzi. Wow, nawet nie widziałem, że tyle się ludzi nazbiera. Obcinaj gość, obcinaj, obcinaj. Dobrze, dobrze, jedziemy, dobra. Jedziemy Skandynawa. Zabijemy. What? A, tutaj, w ogóle coś tu podstawiam. Już coś podstawiam. Dobra, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Gość jest chyba bardziej spanikowany ode mnie. Okej, okay, zaraz E5. Nie no, gość jest ustawiony, tylko kwestia, czy ja zdążę w 4 minuty. Tutaj? Ostro. Ostro mnie straszy.
ze skoczkiem. Grozi wzięcie tu i tutaj, dobra. A, jeszcze nie, niestety. Dobra, ale to muszę wziąć. To jest obowiązek, żeby zepsuć strukturę. Zagrajmy dziko. Kurczę, zero skrupułów. Nie no, po prostu. No dlaczego mam nie zbić? F4 dobre było. Te F4 było bardzo dobre. Nie wiem, wracam. Po prostu nie wiem, co grać kompletnie. Jak jest w pionach? W pionach jest porówno. Dobra, wracam. Wow. Ciśnie, ciśnie, ciśnie. Szach. Ajajajajaj. Jaki nieprzyjemny szach. Nie widział tego, nie widział tego. Nie, nie mógł dać szacha. Co ja bredzę. Hetmanówka będzie. Ale czas, czas też jest ważny. Tutaj, żeby nie podstawić. Wygląda to trochę kiepsko, niestety. Zbijam tym. O, pionkówka może być słaba. Chyba, że tak zagra. Ale mu dałem wyjść. Ale on ma mało czasu. Dobra, jest szansa. Ile czasu? Dwie minuty, dwie minuty. Dwie minuty, żebym czegoś nie podstawił. Tylko czegoś nie podstaw, proszę. Nie podstaw mata. Wybił. Co mnie niezmiernie cieszy. F4. Czasu mało, dobrze. Dobra, gość nie ogarnia, nie? A, to przesadziłem, ale powinienem utrzymać. Dobra, ile punktów? Jest. Jeszcze zakończenie. Zakończono kojarzenie par. No i teraz kwestia. No dobra, jest pudło, ale czy ten zawodnik jeszcze gra? Czy ten zawodnik jeszcze gra? On tu jeszcze gra, sprawdźmy. On gra czarnymi. Dobra, nie zdąży, nie zdąży, nie zdąży. Po heroicznej walce będzie pudło, moi drodzy. To dobrze. Heroiczna walka. Zobaczcie, jak mało brakowało tutaj. Brakowało 6 punktów do wyrównania się z liderami. Chyba, że tutaj jeszcze mi coś wpadnie za chwilę. Trudny to turniej, muszę przyznać, ale jeżeli się nie obcina czasu na liczesie, to się nie wygrywa turniejów, moi drodzy. No taka jest prawda, no jeżeli się nie obcina. To jest takie ryzyko też nieobcinania, bo jak nie obetniemy czasu, to dużo czasu nam może zejść na to, żeby partię skończyć. I wiecie, no niestety, no przy Szwajcarze, jak mamy 5 minut, no to jest logiczne, że nie obcinamy czasu i sobie spokojnie gramy. Ale przy arenie trzeba cisnąć. No, poczekajmy do ostatnich tutaj sekund. Chyba pudło wleci, no mam nadzieję. Ale walka. No tak, szkoda na tego giema. No jednak widzicie, te porażki trochę mnie zepchnęły, ale strasznie dużo przegrałem partii. A piątek zdobyłem tylko 1, 2, 3, 4, tylko 5 piątek. Mało. Naprawdę mało. Dwie piątki więcej i turniej wygrany. No, dwie partie. Witam Cię, Wiktoras. Witam serdecznie. No zobaczymy zaraz oficjalne wyniki. No,
Jest. Szachuś, trzecie miejsce. No moi drodzy, wiecie co, po takiej grze to jest po prostu rewelacja chyba wynik. No trzeba się cieszyć, no. To prawie 5000 ludzi grało. 4678 osób. No nieźle, nieźle. W sumie trzeba być zadowolony po takiej heroicznej grze.